przyjrzyjmy się życiu bogatych i biednych mam w więzieniu. Spójrz na to! O nie, syrena! To znaczy, że... Pani Lewis rodzi! Pani Pierce też! Musimy im natychmiast pomóc! Biegnijmy! Upewnij się, że wszystko jest w porządku. Chwileczkę. Gratulacje! Twoja córka jest bogata! Tak się denerwuje. Niech pan coś zrobi. Proszę, ta dziewczynka. Cicho, nie płacz. Uff, poród się udał. Tak, a teraz to twoja odpowiedzialność. Powodzenia. Dzięki. Zaraz co? Wygląda na to, że jestem teraz waszą nianią. Au! Wyparł szybki. Uciekaj! Mamo! O, kochanie, nabawiłaś się już? Mamo, wróciłam! W samą porę. Przeliczymy pieniądze. Jej! Ale nuda. Grace, chcę ci coś pokazać. Nie chcesz chyba, żebym otworzyła twój prezent bez ciebie, prawda? Prezent? Wszystkiego najlepszego, kochanie. Co tam jest? Nintendo Switch. Ale banał. Wow, dzięki! Zawsze chciałem taki mieć. Teraz będzie coś do roboty w pracy. Spodziewałam się więcej. Jesteśmy bogaci! Ale to nie był główny prezent. To jest główna niespodzianka. Wow, ale duży! Otwórz! To ogromne Nintendo Switch? Wow, nikt takiego nie ma! Wiecie, w jaką grę grają Grace i pani Lewis? Wpisujcie w komentarzach. Spójrz, coś jest na drodze. Będziemy walczyć. Atakuj, mamo! Mam nacisnąć krzyżyk? Tak, właśnie tak. Biedna Jane też ma wyjątkowy dzień. Zapomnieli o moich urodzinach. O, chciałabym dostać fajny prezent. Kochanie, dlaczego jesteś taka smutna? Chodź, mam coś dla ciebie. Mimo, że pani Pierce nie ma pieniędzy na drogie gadżety, tego dnia zrobi wszystko, by zadowolić córkę. Dlaczego by nie zrobić prezentu własnymi rękami? Kierownica gotowa. Trzeba tylko ją jakoś przymocować. Tak, to ma wytrzymać. Ale czegoś brakuje. O, wiem! Pani Pierce ma wiele kreatywnych pomysłów. Powinna założyć własny kanał DIY. Teraz słomki. Dobrze, że nigdy ich nie wyrzucam, więc mam ich mnóstwo. Muszę je przykleić. Voilà! Chcesz zagrać? Jasne! Ja rzucam piłkami, a ty łapiesz. Jak ci idzie? Nie, mam jedną! Nie musisz wydawać tysięcy dolarów, aby dać fajny prezent. Najważniejsze są chęci i kreatywność. Dzieci tak szybko dorastają. Ech, pamiętam, jak zajmowałem się dziewczynkami, kiedy były małe. To były czasy. Księżniczki, nie płaczcie! Zaśpiewać wam kołysankę? O, tylko pogorszyłem sprawę. Może jesteś głodna? Pan Franek wszystkim się zajmie. Proszę bardzo. Smacznego! Uff, czemu wcześniej o tym nie pomyślałem? W końcu są takie słodkie. O nie! Aaaa! Zasnąłem? Przestań, ty mały intruzie! Nie złapiesz mnie! Nie sięgniesz mnie! W czym rzecz, panie Walker? Znowu wyrwała mi kępkę włosów z brody. To dla pana, proszę już nie płakać. Chodź, kochanie. Pieniądze zawsze poprawiają mi nastrój. To rysunek od dziewczynek. Ale brakuje włosa na brodzie. O, w porządku. Au, to jednak boli. Ale w ten sposób zdjęcie wygląda o wiele lepiej. Zasługuje na powieszenie w widocznym miejscu. Tak będzie fajniej pracować. Chwileczkę, dzisiaj dziewczyny mają urodziny. Prawie zapomniałem. Muszę kupić im prezenty. Może jest coś ciekawego w pudełku z dowodami. Więc to nie jest dobry pomysł. To też nie to. To nawet nie ich rozmiar. Poszukam dalej. Szczur? Au, ugryzł mnie. Co tutaj robi? O, wreszcie to, czego potrzebuję. 100 lat dziewczyny. Dziękujemy, panie Walker. Pomyślcie życzenie. Jesteśmy takie szczęśliwe. Cieszę się, że wam się podobało. Też mamy dla pana niespodziankę. Tak, ale musi pan zasłonić oczy. Wow, zaintrygowałyście mnie. To dla pana.
Naciśnij przycisk. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale już się dobrze bawię. Co robisz? Po raz pierwszy atakuje mnie papier toaletowy. Przestań natychmiast. Pan Scott? Pomogę panu. Stój. Ma pan papier w kawie. Dzięki. Powiedz mi, kto to zrobił? Kto zamienił mnie w mumię? To były one! To był pan Walker! To prawda? One kłamią! Wcale nie! No i komu z was mam wierzyć? Rozwiążmy to w inny sposób. Franek, zwalniam cię z obowiązków. To nie moja wina! Wrobiły mnie! Usiądź tutaj i przemyśl swoje zachowanie. Nowe przestępstwo? Znowu? Niech mi ktoś pomoże! Albo mój designerski szlafrok się zniszczy! Wezwijcie hydraulika! Ups! Wygląda na to, że nawet cela bogatych więźniów nie jest odporna na powodzie. Mamo, zrób coś! Nie umiem pływać! Wreszcie jesteś. Wy dwie przenosicie się do innej celi. Mam nadzieję, że jest tam sucho. Pospieszcie się! Co się stało? Zostawiłem cię tylko na 5 minut. Dlaczego tak wyglądasz? Nie mogę sobie już wyobrazić, jak wygląda życie poza więzienną celą. Jesteś usprawiedliwiony. Wracaj do pracy. Dziękuję panu. Czuję się znacznie lepiej. A wy do środka. Czujcie się jak u siebie. Franek, mam dla ciebie zadanie. O, mamy nowych współwięźniów? Nie miałam czasu posprzątać. Przepraszam za bałagan. Matko, jak tu niehigienicznie. Brud, bieda, nie ma nic złotego. A, mysz, pomocy! To mój najlepszy przyjaciel, uważaj na niego. Hej Grace, chcesz się razem pobawić? Tutaj? Mogę? Tak, tylko nie za głośno. Wow, wow, wow. Ogłuchnę! Szkoda, że zostawiłam zatyczki do uszu w celi. A, dogonię cię! Udawajmy, że jesteś Mami Longlegs, a ja Huggy Wuggy. A, skąd się wziął ten stos zabawek? To moje. Mama kazała mi wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Ale lądowanie było miękkie. Więc dlaczego jesteś taka smutna? Moje sznurowadło się zerwało i nie mam zapasowego. Daj mi zobaczyć. Mam pomysł. Na szczęście mamy mnóstwo gumek do włosów. Mogą być świetnym zamiennikiem sznurowadeł. Zapamiętaj ten lifehack, córeczko. Są też kolorowe, więc twoje buty będą teraz wyglądać kolorowo i ciekawie. Pani Pierce jak zwykle podeszła do tematu od strony kreatywnej. No, gotowe. I nie musisz ich wiązać. Wow, nie wpadłabym na to. Dzięki, mamo. Są teraz gwiazdami mojego looku. Zawsze chętnie pomogę. I nie potrzebujemy żadnych gumek. Właśnie kupiłam Grace nowe, fajne sznurowadła. Pasują do mojego stylowego wizerunku. Biedne i bogate mamy mają własne sposoby na problemy. Jestem głodna i chcę homary. Daj nam jeść. Jest pora obiadowa. Przepraszam, trochę się spóźniłem. Proszę, częstujcie się. Tylko chleb i mleko? A ja to kupiłam na wystawie. I to mamy jeść? My tak jemy codziennie. Przynajmniej chleb jest dzisiaj świeży. Nie zamierzam tego znosić. Poproszę stek. Rzeczywiście niezłe. Panie Walker, proszę nam przynieść normalne jedzenie. Nam też. I naszym nowym przyjaciółkom. Za pieniądze można wszystko. Błąd. Limit karty został przekroczony. Całkiem możliwe. Cóż, nie poszło zgodnie z planem. Dobra, wiem jak sprawić, żeby jedzenie było bardziej apetyczne. Wow, chcę to zobaczyć! Do kubków z wodą dodajemy barwniki spożywcze w różnych kolorach. A teraz wszystko dobrze mieszamy. Nasza farba jest gotowa. Teraz pora puścić wodę fantazji i zacząć malować. Tylko zamiast papieru używamy chleba. Ostrożnymi pociągnięciami na jadalnym płótnie można przedstawić wszystko. Kwiaty, niebo. A ważne jest to, że można to bezpiecznie zjeść. Teraz wygląda bardziej apetycznie. Mogłabym to jeść codziennie. Zadziałało? Panie Scott, coś jest nie tak? Franek, przykro mi to mówić, ale dzisiaj zostajesz przeniesiony do innego więzienia. Nie mogłem zmienić decyzji szefa. Ale jestem pewien, że będziesz miał tam pomyślną przyszłość. Praca z tobą była przyjemnością. Wzajemnie, panie Scott. Powodzenia!
Wygląda na to, że moja praca tutaj dobiegła końca i wkrótce rozpocznie się nowy etap mojego życia. Nie mogę uwierzyć, że wszystko się zmieni. I mam tyle miłych wspomnień związanych z tym miejscem. Lubiłem tę pracę. Poznałem wielu różnych ludzi i nie tylko. Zawieszę ten obraz w moim nowym biurze. Będzie mi przypominał o czasie, który tu spędziłem. Cóż, jestem spakowany. Więc czas się pożegnać. Dziękuję za wszystko. Będę za wami tęsknić. Nie zrobię tak więcej, przysięgam. Tak, tak, wszyscy mówicie to samo. Przynajmniej zdejmij mi kajdanki. Ocierają mnie. Tak, nie będzie ci łatwo w nowym miejscu. Przynajmniej zaprzyjaźnisz się z kolegą z celi, który jest tak bogaty jak ty. A dlaczego ja mam z kimkolwiek dzielić cele? Przy okazji to twój nowy strój. Przebierz się. Och, nie mam nic przeciwko noszeniu takich ciuchów. Dali mi nawet bluzę Hagiwagi. Cześć, jestem Jack. Jestem Radek. Siadaj. Jak długo tu siedzisz? Ha, policz sam. Wow, sporo dni. Fajne tatuaże. Dzięki, wiem. A ty masz jakieś? Nie, ale mam kolczyk. To niebieski z Rainbow Friends. To zabawne. To taka gra? Tak w ogóle wieszanie plakatów nie jest nielegalne, prawda? Rób co chcesz. Ta ściana jest idealna. Na szczęście mi go nie skonfiskowali podczas przeszukania. Słuchaj, powiedz mi, masz tu jakieś specjalne zasady? Co powinienem wiedzieć? Właściwie tak. Każdy nowy więzień musi zrobić masaż osobie, która jest tu od dłuższego czasu. Poważnie? No dobra, zasady to zasady. Ale nauczyłem się czegoś nowego o życiu w więzieniu. Zrób mi jeszcze raz masaż karku. O, ty też masz tatuaże na rękach. Cóż, lepiej je mieć niż kogoś masować. Tak przy okazji, tatuażystka ma tu dzisiaj być. Czas to pieniądz, kochani. Co mam rysować i gdzie? Jest fanem Rainbow Friends. Widzisz kolczyk? Zrób mu coś takiego na języku. Łatwizna. To mój pierwszy tatuaż. Trochę się denerwuję. Wystaw język i siedź cicho. Tak, proszę pani. Prawie nie boli. Zmieniłem zdanie. Nie chcę tatuażu. Prawie skończyliśmy. I co o tym myślisz? Ach, naprawdę. Wolę twoje kolczyki. Teraz moja kolej. Ja też chcę tatuaż na języku. Wiesz, Radek, jakakolwiek zachcianka za twoje pieniądze. Mam tu akurat puszeczkę złotej farby. Dasz radę, Radek. Jest jeszcze kilka osób, które chcą to zrobić. Pięki, do zobaczenia niedługo, mamba. Nabieram prędkości, omijam przeszkodę i jestem kilka metrów od mety. Co my tu mamy? Samochód? Pff, to jest więzienie, a nie lunapark. Nuda. Dobra, nie na darmo schowałem gamepada. To też konfiskuję. Nie jestem gotowy tak łatwo się poddać. O, już tu jesteś? No, no, co tam masz? Mam nadzieję, że naczelnik uwierzy, jeśli powiem mu, że to specjalna maska do spania. Nie, nie uwierzę. Nagrałeś się już? No nie. Konfiskuję. Wreszcie sobie poszedł. Cóż, przynajmniej nie mógł znaleźć klawiatury. Cześć, kochanie. Teraz dokonam kilku modyfikacji. Jak powinienem ją ustawić? O, wiem. Gdzie są moje narzędzia? Hej, co on robi? Najwyraźniej ten facet wcale nie czuje się dobrze. Hej, no dobra. Ja też zaczynam się nudzić, ale to minie. Zdecydowanie potrzebuję tu oświetlenia. Mam nadzieję, że nie zepsuje nam toalety. Wow, laptop jest gotowy. Tada! Wow, fajny pomysł. Zobaczę. Więc co, możesz nawet grać na nim w gry? Jasne, spójrz. Zbudowałem tutaj super nowoczesną klawiaturę. A nawet zainstalowałem kartę graficzną. Więc teraz możemy grać w Roblox. To bardzo fajne. Nie jesteś taki beznadziejny. Typowy gracz jest gotów zrobić wszystko, aby choć trochę zagrać w gry, które kocha. Hej, poczekaj na swoją kolej. Ale naprawdę muszę iść. Lepiej nie kłóćcie się o toaletę. Przynieś mi papier toaletowy. To wszystko. Zagrożenie minęło? Pospiesz się, nie zdążyłem dokończyć rundy. Ech, przegraliśmy. Wszystko przez tego brodatego naczelnika. Cicho, bo go przywołasz. Nic nie zrobimy, musimy zacząć wszystko od nowa. O, patrz, wyskoczyło jakieś ogłoszenie. Turniej sportowy dla więźniów? Wygraj wycieczkę w plener? Więc mamy szansę się stąd wydostać? Musimy tylko skorzystać z okazji i wygrać. To mamy układ?
Weźmiemy w nim udział? Co za niezwykła fabuła. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby nasi więźniowie nie wygrali tego turnieju. Bo inaczej przestaniemy przez nich zarabiać. Rozumiem, robi się. Panna Turner pod żadnym pozorem nie może się złościć. Skąd oni mogli wiedzieć o turnieju? Nie to, żeby mieli... To wbrew zasadom więzienia. Dawajcie mi ten komputer toaletowy, ale już. To też zabieram. Nie, prosimy. Naprawdę tego potrzebujemy. Nic wam nie będzie. Lepiej poczytajcie trochę książek. Jak mamy teraz ćwiczyć? Chyba się stąd nie wydostaniemy. Nie wierzę, że oni na to wpadli. Toaletowy komputer. Ci dwaj potrzebują stałego nadzoru. Nie mogę zawieść panny Turner. Tak długo, jak jestem na służbie, zostaną tutaj. Gram tak źle. Nie rozpaczaj. Pomogę ci się przygotować. Od teraz jesteś moim uczniem, a ja twoim sensejem. Razem możemy osiągnąć wyżyny e-sportu. Wow, czy to komputerowy Bóg? Obudź się. Najpierw musisz przygotować swoje ciało. To bardzo ważne dla gracza. Cokolwiek powiesz, senseju. Za wolno. Ruszaj się szybciej. Następnym krokiem są zapasy na palce. Musisz dać z siebie wszystko. Zejdź niżej. Nie popychaj mnie. Postaraj się bardziej. Nie zwalniaj. Wejdź i żadnych numerów, rozumiesz? Tak, tak, jasne. Powinieneś być w stanie grać bez patrzenia na ekran. Tak, rozumiem. Nie martw się, pomogę ci się tego nauczyć. Dawno się nie widzieliśmy, Iza. Powiem jej, co ma nacisnąć, nie patrząc na ekran. Naciśnij przycisk w górę. Teraz w dół i X. Teraz prawy. Wow, to naprawdę działa. Mój przeciwnik będzie miał ciężkie chwile. Co dalej? Teraz skacz i podwójny w prawo, a potem X i Y. Zapisałeś to? Absolutnie. Świetnie, skacz i atakuj. W prawo i naciśnij X. Och, stracił połowę HP. Ciekawe, jak on to robi. Co za przydatna umiejętność. Guziki w górę, B i w dół. Mówisz? Prawie go pobiłam. Nie relaksuj się, dopóki nie skończymy. Jak wam idzie? Co to ma znaczyć? Zrób tę ostatnią kombinację ponownie. Potem w dół i X. Znaleźliście kolejny sposób na granie? Nie zostawię tak tego. Zobaczymy, co teraz powiecie. No, skończyliście gadać? Mówiłem wam, żadnych gier. On zawsze jest na czas. Hej, mój przeciwnik nie pokonuje. Co mam dalej robić? To już koniec. Nie możemy już ćwiczyć. Dobra, wszystko się ułoży. Iza nie może grać bez podpowiedzi. Muszę jej pomóc, jak tylko mogę. Co to za głosy w mojej głowie? Wow, Jet, czy to ty? Weź gamepada i naciśnij przycisk w dół. W lewo i B. Okej. Prawdziwy guru potrafi więcej. Dwa razy w lewo. X. W górę. Przycisk A. Znowu w górę. X. Wow, prawdziwy mistrz. Też muszę tego spróbować. Naciśnij prawy przycisk i X. Ech, muszę się jeszcze wiele nauczyć. Szkoda oczywiście, że nie mogę usłyszeć ich myśli i wszystkiego zapisać. Uderz go parę razy i zaatakuj supermocą. Dobra, tylko nie krzycz tak w mojej głowie. Jak? Chciałbym poćwiczyć granie w prawdziwe gry, ale nie mam konsoli. Mam dość wyobrażania sobie, że narzędzia to urządzenia. Nie denerwuj się. Coś wymyśliłem. Wszystko obmyśliłem. Hej, panie Walker, widzę, że ma pan dla mnie paczkę. Wreszcie, nie mogłem się doczekać. Dawaj. Nie tak szybko. Najpierw muszę sprawdzić, czy w środku nie ma zabronionych przedmiotów. Czy to wielka konsola? To tort konsola Nintendo. Mam dziś urodziny. Musieli mi to wysłać przyjaciele. Czekaj, muszę to sprawdzić. Wygląda na prawdziwe jedzenie. Muszę spróbować na wszelki wypadek. Jest dobre. Naprawdę dobre. I wezmę ciasteczko. O, więc masz urodziny? Nie wiedziałem. Proszę, weź te złote kajdanki jako prezent. Co jest z tobą? Jesteś bogaty, ale głupi. Dzięki. Jasne, kajdanki są spoko. Zatrzymam je, ale urodziny to sztuczka dla naczelnika. Właściwie potrzebowałem tego tortu, bo jest w nim coś fajniejszego. Voilà, zapas prawdziwego Nintendo. Teraz możemy naprawdę ćwiczyć. Wow, super! W sam raz, żeby przygotować się do turnieju. Świetnie, dzięki. Jestem za naprawdę słodkim wieczorem. Życzę smacznego. Czy gra znów się zacina? Tak to ja przegram.
Dlaczego w więzieniu nie ma normalnego internetu? Hej bracie, dlaczego jesteś taki zły? Nie mogę grać, jeśli Wi-Fi nie działa. Czy to problem? Ważne, że masz urządzenie. To nie wystarczy. O, mam pomysł. Zaraz wracam. Obudź się. Czas na zabawę. Co ty kombinujesz? Rozgryziesz to. I jak? Wow! Wszystko działa idealnie. Co z tym zrobiłeś? No, nie byłem pewien, czy to zadziała, ale postanowiłem spróbować. Jedyne, czego potrzebowałem, to przygotowałem z wyprzedzeniem i bezpiecznie to schowałem. Czas zabrać się do pracy. Mam długi kabel i router. W porządku, to powinno wejść tam. Ale potem natknąłem się na problem polegający na tym, że w pokoju nie było miejsca, w którym można by to podłączyć. Wtedy zobaczyłem moją złotą łyżeczkę i wpadłem na genialny pomysł. Dużo kopałem i po kilku godzinach tunel był wreszcie gotowy. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, zachowywałem się jak zawodowy ninja, żeby nikt mnie nie zauważył. Potem zobaczyłem tablicę rozdzielczą z przewodami, do których podłączyłem router. Świetnie! Teraz wszystko powinno działać poprawnie. Co za radość dla Jetta! Czas wracać do celi. Tak więc główna część misji została wykonana. Kiedy wróciłem do domu, zdałem sobie sprawę, że następną rzeczą było pozbycie się dowodów, zanim pan Walker to zauważy. Nie bez powodu miałem zapas cementu. Starannie wszystko zamaskowałem, żeby nie było śladów kopania. Uff, gotowe. No to jedziemy. Nie martw się, naczelnik się nie domyśli. Więc moglibyśmy po prostu skorzystać z tunelu w ten sposób i się wydostać? No, tak. Dobra, zaraz to zrobię. Nie myślicie chyba o kopaniu tunelu, prawda? Po moim trupie! Ups. Cóż, przynajmniej mamy porządny internet. Pan Walker zabrał nam wszystkie gadżety, nawet Nintendo. Nie martw się, mam pomysł. Zachowałem ten super nano chip na specjalną okazję. Dzięki niemu możemy przeciwstawić się naczelnikowi, a on już nie popsuje nam planów. Widzę, co knujesz. Będziemy potrzebować mojego talentu aktorskiego. Hej, panie Walker! Ten łańcuch naprawdę mnie ściska, nie mogę chodzić. Może pan mi to zdjąć? I tak jestem w celi i nie mogę uciec. Proszę o litość. Dobrze, dobrze. Potrzymaj mi herbatę. La, la, la. O, to mój znak. Ta, w dzisiejszych czasach ci więźniowie są jak miękkie fryty. Gotowe. Skończył już pan, panie Walker? Tak, nie są takie ciężkie. Prawdziwe złoto. Sprzedam je i będę bogaty. Naprawdę kocham herbatę. Wypił. Zobaczmy, jak działa twój chip. Chyba połknąłem coś twardego. To musiała być kostka cukru. No, Walker, teraz jesteś pod naszą kontrolą. Wow, co za dziwne uczucie. Co jest ze mną nie tak? Wszystko działa jak należy. Po co ja to wszystko robię? Hej, nie chciałem podnosić ręki. Nie kontroluję swojego ciała. Dlaczego wziąłem ten kwiat? Nie, niech mi ktoś pomoże. To o wiele zabawniejsze niż kontrolowanie postaci w grze. Chcesz się zamienić? Dlaczego nie? Od kiedy to umiem moonwalka? Au, nie podoba mi się to wszystko.